Cześć, nazywam się Gosia Starowicz, pracuję w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i dzisiaj opowiem Wam, czym jest piramida zdrowego żywienia i stylu życia. Otóż piramida zdrowego żywienia jest to najprostsze i skrócone przedstawienie dosyć kompleksowej idei żywienia, której realizacja pozwala nam na dłuższe zachowanie sprawności intelektualnej, fizycznej i zdrowia w dorosłym życiu. Piramida to graficzne przedstawienie różnych grup produktów niezbędnych w naszej diecie, przedstawione w odpowiednich proporcjach. Oczywiście piramida to podstawa idei zdrowego żywienia. Jednak jeśli ktoś ma alergię lub cierpi na nietolerancję niektórych produktów, musi szukać ich alternatyw lub zamienników, tak aby jego dieta była nadal zbilansowana. Im wyższe piętro piramidy, tym mniejsza ilość i częstość spożywanych produktów z danej grupy. Bazę piramidy stanowi aktywność fizyczna. Bądź aktywny codziennie, co najmniej przez godzinę. Jazda na rolkach czy domowa gimnastyka pozwolą Ci na oderwanie się od codziennych zajęć i przygotują do efektywniejszej nauki. Ograniczaj oglądanie telewizji, korzystanie z komputera czy innych urządzeń elektronicznych do 2 godzin dziennie. Ważny jest również sen. Wysypiaj się, aby Twój mózg mógł wypocząć. Dzieci od 6 do 12 lat powinny spać co najmniej 10 godzin dziennie. Staraj się kłaść o tej samej porze, unikając oglądania telewizji czy przeglądania smartfona przed snem. Następny poziom piramidy to warzywa i owoce. Warzywa i owoce powinny być spożywane kilka razy dziennie w ramach posiłków i przekąsek. Rekomendowane jest spożycie minimum 5 porcji warzyw i owoców, a jedną z nich może być szklanka soku. Warzywa i owoce różnią się między sobą składem i wartością odżywczą. Co ciekawe, ich barwa wiąże się z zawartością różnych substancji, które mają wpływ na ich właściwości zdrowotne. Dlatego, aby dostarczyć organizmowi wszystkich ważnych składników pokarmowych, należy spożywać różnobarwne warzywa i owoce. Owoce i warzywa zostały podzielone na 5 grup kolorystycznych. Do grupy czerwonej należą pomidory, jabłka, czereśnie, truskawki, maliny, papryka czerwona, buraki i owoc granatu. Grupa żółto-pomarańczowa to pomarańcze, banany, marchew, brzoskwinie i cytryny. Grupa zielona to szpinak, sałata, brukselka, brokuł, zielone winogrona, kiwi, rzeżucha, ogórek, agryst i szparagi. Grupa czarno-fioletowa to bakłażan, aronia, czarne porzeczki, ciemne winogrona. I ostatnia to grupa biała, do której zostały przypisane cebula, por, czosnek, cykoria, kapusta pekińska. Kolejne piętro piramidy to produkty zbożowe, czyli chleb, bułki, makarony, kasze i ryże. Produkty zbożowe powinny być składnikiem większości naszych posiłków. Wybierajcie pieczywo wypiekane z ciemnej mąki, typu graham lub razowe, niż bułki czy chleb wypiekane z mąki jasnej. Produkty pełnoziarniste są bogate w węglowodany złożone, które dostarczają nam energii, oraz błonnik, który odpowiada za prawidłową pracę jelit. Włączcie do swojej diety kaszę, gryczaną lub jęczmienną oraz ryż brązowy. Cennym elementem naszej codziennej diety są również naturalne płatki zbożowe. Nie tylko dobrze Wam znane płatki kukurydziane, ale również jęczmienne, żytnie i owsiane. Następne w kolejności są produkty mleczne. Bardzo istotne w naszej diecie, ponieważ są źródłem dobrze przyswajalnego wapnia. Produkty mleczne zawierają również pełnowartościowe białko, witaminy i składniki mineralne. Składniki z produktów mlecznych są niezbędne do budowy zdrowych zębów i kości. Zalecana norma spożycia to 3-4 szklanki mleka dziennie. Ale jeśli nie lubisz mleka, możesz je zastąpić koktajlem owocowym, jogurtem naturalnym, maślanką, kefirem czy serem. Piąte piętro piramidy to mięso i jajka. Zalecane jest, aby jeść więcej ryb i chudego mięsa drobiowego, np. z kurczaka czy indyka, niż czerwonego mięsa i wędlin. Ryby powinno się jeść przynajmniej 2 razy w tygodniu, przede wszystkim ryby morskie, natomiast kilka razy w tygodniu można jeść jajka. Te produkty są źródłem pełnowartościowego białka. Ryby zawierają cenne kwasy omega-3 i składniki mineralne, takie jak jod, który odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie tarczycy.
Na tym piętrze znajdują się również nasiona roślin strączkowych, jak fasola, groch, soczewica i bób. Te produkty stanowią doskonałą alternatywę dla mięsa, gdyż mają zbliżony skład białek, ale zawierają mniej tłuszczu niż mięso. Ostatnie piętro piramidy to orzechy i oleje. Oleje są najbogatszym źródłem kwasów tłuszczowych, które chronią nas przed niektórymi chorobami przewlekłymi. Dobrymi przykładami olej roślinnych są oliwa z oliwek, olej rzepakowy oraz obecnie bardzo popularny olej kokosowy. Innymi produktami bogatymi w tłuszcze są orzechy, awokado czy tran rybi, który dodatkowo jest cennym źródłem kwasów omega-3. A na koniec podsumujmy zasady zdrowego żywienia, które dzisiaj poznaliśmy. Jedzcie regularnie 5 posiłków i pamiętajcie o częstym piciu wody. Minimum 6 szklanek dziennie. Myjcie zęby po każdym posiłku. Jedzcie różnorodne warzywa i owoce jak najczęściej i w jak największych ilościach. Wybierajcie produkty zbożowe, zwłaszcza te pełnoziarniste. Pijcie co najmniej 3-4 szklanki mleka dziennie. Jedzcie ryby i chude mięso. Unikajcie słodkich napojów i słodyczy. Zastępujcie je owocami i orzechami. Nie dosalajcie potraw. Zamiast soli przygotowujcie posiłki z dodatkiem ziół i przypraw. Bądźcie aktywni codziennie, przynajmniej przez godzinę. Sport to zdrowie. Pamiętajcie o regularnych porach spania. Razem z rodzicami systematycznie sprawdzajcie wzrost i wagę swojego ciała. Ale piramida to nie jedyne graficzne przedstawienie idei zdrowego odżywiania. Naukowcy z Uniwersytetu Harvarda opracowali talerz, na którym przedstawili na nim produkty spożywcze w odpowiednich proporcjach. Zwróćcie uwagę, że połowę talerza stanowią warzywa i owoce. Następnie 1/4 produkty pełnoziarniste i produkty bogate w białko. Dodatkowo naukowcy podkreślili ważność spożywania zdrowych tłuszczy i picia dużej ilości wody. To na dzisiaj wszystko. Dziękuję za Waszą uwagę i życzę Wam dużo wytrwałości w budowaniu zdrowych nawyków żywieniowych.